Rozplątane historie Julki i Szpulki. Część pierwsza. A masz. Czyta Maja Strzałkowska, czyli autorka. Nagranie Pike Voice, audiobooki. Julek nie jest już moim przyjacielem. Orety, jak to się stało? wykrzyknęła szpulka. Wszystko przez moją tępą temperówkę. Temperówkę? Tak. Przez nią się pokłóciliśmy i nie odzywaliśmy się do siebie przez cały dzień. Nawet pani Ilona była bezradna, a przecież zwykle udaje się jej nam pomóc w każdej sytuacji. Wszystko na nic. Straciłam przyjaciela na zawsze, rozpaczała Julka. Relacje z innymi są skomplikowane. Szpulka położyła łapkę na ramieniu Julki. Są jak nić, która nas łączy z drugim człowiekiem. Ta nić często jest pofalowana i zaplątana w liczne supełki. Julka wyobraziła sobie długą linę, która oplotła ją w pasie, a drugi jej koniec zaczął falować niczym morze, plątać się i wić, robiąc przy tym liczne supełki. Po czym okrążył kilka razy jej przyjaciela Julka, tworząc między nimi więź. Po chwili kolejna nić połączyła ją z panią Iloną. Podobnie powstało połączenie między Julką a jej mamą i tatą. Na każdej z tych niezwykłych nici były supły, jedne większe, inne mniejsze. Ale dużo tych supełków, zauważyła Julka. Na szczęście da się je rozplątać, trzeba tylko poświęcić im czas i znaleźć sposób, jak to zrobić. Chociaż zdarza się, że jakiś supeł jest. Tak trudny do rozplątania, że potrzebujemy czyjejś pomocy. Kiedyś tak bardzo splątały mi się sznurówki, że trzeba było supeł obciąć nożyczkami, przypomniała sobie Julka. Tak też się czasem zdarza. Mimo najszczerszych chęci nie zawsze udaje się coś rozplątać. No właśnie, tak dziś się stało z Julkiem i naszą przyjaźnią. Dziewczynka znów pogrążyła się w smutku. Jestem przekonana że akurat ten supeł da się rozplątać, uśmiechnęła się szpulka. Opowiesz mi, co się stało? Wszystko zaczęło się od złamanego ołówka.